Są takie punkty w adwokacji papieża Franciszka, które naprawdę są ostre, jak niejedna ostra przyprawa z kontynentu, z którego pochodzi papież Franciszek. I dzisiaj między innymi usłyszymy takie oto zdanie, które tradycyjnie weźmiemy ze sobą wychodząc z Kościoła. Zanim ono jednak zostanie przeze mnie odczytane, powiem o pewnej krótkiej historii jednego z ojców pustyni, ale nie będzie to akurat dany sutnik, inny ojciec pustyni, którego teraz o poranku imienia zapomniało, bo zdarza się poranek zwykła, więc ważne, żebyśmy treści usłyszeli konkretnie. Mianowicie pewien ojciec siedzi w swojej celi, tak medytuje, duma i w pewnym momencie wykrzyknął: o nędzo, przybył do niego jeden z jego uczniów i pyta się: ojcze, co się stało? Och, jaka nędza. Poszukuje człowieka, żeby z nim porozmawiać i żadnego nie mogę znaleźć. Siostry i bracia, myślę, że to jest jakiś kłopot nie tylko naszej cywilizacji. Ludzi jest mnóstwo. Ludzi jest wiele. Ale sami zauważamy, że w tym świecie często ludzie wkładają jakieś maski, przybierają jakieś zewnętrzne kostiumy, nie są do końca sobą. Czujemy, że czasami jest to tylko jakaś powierzchowność w ich gestach pokazanych nam. Czujemy, że jakaś tylko fasada jest w tym, co my widzimy i nie możemy przedostać się do głębi, nie możemy dotknąć tego serca. Czujemy, że z wieloma ludźmi możemy porozmawiać o wszystkim, a szczególnie, moi kochani, o Kościele, o księżach, znów o Kościele. Znów możemy o kimś tak porozmawiać, że go możemy nawet z naszym rozmówcą pogadać. A brakuje ludzi, z którymi możemy wypłynąć na głębie. Kiedy dzisiaj Pan Jezus mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. W pewien sposób wyraża też pewną tęsknotę: kochani, jak ja bym chciał, żebyście do mnie przyszli szczerze, żebyście przyszli bez udawania. Nie musicie nikogo przede mną grać. Bądź sobą i porozmawiaj ze mną o prawdzie, która dotyczy twojego życia. Błagam, bo ja chcę ciebie uratować. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Jesteś zbyt bardzo zmęczony w tym obrzydliwym świecie. Ja to widzę. Widzę, jak świat wymaga od ciebie to raz wyścigu szczurów, to innym razem wypowiadania się o rzeczach, do których przekonany nie jesteś. Przyjdź do mnie. Uspokój się, moja dziecino. Tu masz być totalnym sobą. Chodź, ja cię przytulę. Już nie warto. Naprawdę, zdystansuj się wobec głupoty tej cywilizacji. Ja Ciebie kocham takim, jaki jesteś. Co Pan Jezus nam dzisiaj w tym krótkim zdaniu ewangelicznym obiecuje? Nie daje nam przyrzeczenia, że nam weźmie ciężary życiowe. Nie daje nam obietnicy, że weźmie nam nasze problemy i kłopoty. Ale mówi, że jeżeli do mnie przyjdziesz, to jarzmo stanie się słodkie, a brzemię lekkie. Nie uciekniesz od krzyża. Ale gdy będziesz przychodził do mnie, nie będziesz dla mnie tracił czasu. Wrócisz do swoich codziennych obowiązków i będziesz szczęśliwszy. Nie zwariujesz, nie padniesz. Siostry i bracia, czy wy tego nie doświadczacie? Po latach wrócimy do swoich codziennych, monotonnych, szarych, czasami tak nudnych zajęć i obowiązków, że z Pana Boga byśmy sobie już dawno odebrali jakąś nadzieję na to, że to ma sens. Ale gdy do Niego przychodzimy, On daje jakąś głębszą radość. Obecność przy Nim powoduje, że gdy wrócimy, zobaczymy te same gęby, które widzimy od lat. Widzimy tych samych ludzi, którzy nie chcą się zmienić, a czasami mamy wrażenie, że są jeszcze gorsi. Ale mamy w swoim sercu coraz więcej pokoju i wolności. Coraz bardziej przejmiemy się tym, czym powinniśmy się faktycznie przejmować. I czasami się uśmiechamy wobec tych rzeczy, których nie idzie zmienić, nawet tymi symbolicznymi.
ukrywają się i znikają sprzed oczu innych. I gdy delikatnie uciekają z jednego miejsca na drugie, albo od jednego obowiązku do drugiego, bez nawiązywania głębokich i stałych więzi z innymi. Uczniowie Pana powołani są do życia jako wspólnota. Mówimy czasami między księżmi, że jest taki rodzaj człowieka religijnego, który jeździ od księdza do księdza, jeździ od rekolekcji na następne rekolekcje, jeździ od kościoła do kościoła, jeździ między wspólnotami i nigdzie nie czuje się do końca wysłuchany przez Pana Boga. Dlaczego? Ponieważ on jeździ za tymi księżmi, jeździ między tymi wspólnotami i kościołami, żeby Pan wysłuchał jego prośby, ale ten człowiek nie chce zaangażować się w służbę drugiemu człowiekowi. Dlatego Pan Bóg go do końca nie może wysłuchać, bo tylko ta osoba, która przychodzi do Chrystusa i chce dla siebie pomocy, ale jednocześnie otwiera się na bliźniego, tylko ta osoba zostaje przez Boga wysłuchiwana, a ten, kto przychodzi i ciągle chce tylko brać, nigdy dawać, ten, kto skacze po parafiach, po rekolekcjach, po księżach, ciągle jest niezadowolony, ciągle tylko ich porównuje. We wszystkich miejscach chrześcijańskich będzie ci czegoś brakowało. Człowieku, zacznij myśleć nie tylko o sobie, gdy przychodzisz do Boga. Zacznij myśleć o bliźnim. Zastanów się, co ty możesz dać Panu Bogu w drugim człowieku. Tak, prawdą jest to, że Bóg chce, żebyś najpierw zajął się swoją rodziną. Pomyślał o swoim mężu, o swojej żonie, swoich dzieciach, swoich rodzicach. Ale jednocześnie czasami Pan Bóg ciebie pobudza, żebyś bardziej zaangażował się w Kościół. Podziwiam między innymi niektóre rodziny, które tworzą wspólnoty w neokatechumenacie. Bywa, że w modlitwach wieloletnich odczytują znak, by wyjechać na drugi koniec świata i tam mówić o Bogu. Pan Bóg nie oczekuje takiej postawy od wszystkich ludzi, ale jakiś choćby minimalny od nas oczekuje. I gdy mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, to chce nam pomóc indywidualnie, byśmy wracając do obowiązku czuli się szczęśliwsi i spełnieni, ale jednocześnie Pan Bóg mówi, ja ci pomogę. Pamiętaj, że obok ciebie, choćby na tym krzyżu, siedzą ludzie. Oni nie mogą być dla ciebie ciągle anonimowi. Pomódź się czasami za tych, którzy ciebie wkurzają. Pomyśl, co możesz czasami zrobić dla swojej parafii. Pomyśl, co czasami możesz zrobić dla swojej wspólnoty czy grupy. Niech ten bliźni się liczy. Bądź nie tylko tym, który ciągle bierze, ale także potrafi dawać. Nie zapominaj, że jesteś powołany do tworzenia wspólnoty i bądź jej wierny, także wtedy, gdy ona ciebie zmęczy i znuży, bo ci, którzy się męczą i nużą, ale zaufają Panu, odzyskują.